Widzicie, to się wyjaśni na końcu tego odcinka, dlaczego tak musiało się zacząć, bo tak się musi zacząć, bo inaczej odcinek nie może powstać. Ale to Wam wytłumaczę potem. Serdecznie zapraszam na czołóweczkę, a potem będzie gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii pod tytułem 7, czyli 7 grzechów głównych, 7 sposobów patrzenia na nie, 7 nieskutecznych, nie do końca trafionych rad, czyli mówiąc krótko, niedzielne, wielkopostne, wieczorne gadanko. Moi drodzy, dzisiaj trzeci grzech z tych wielkich, ciężkich spraw. Tak jak Wam mówiłem, nie robimy tego po kolei, tylko no tak jak mi się jakoś tam do głowy przyklei. Dzisiaj będzie grzech lenistwa, zwanego inaczej też acedią, bądź taką duchową ospałością, bądź no zwał jak zwał. Moi drodzy, chciałbym, żeby dzisiaj to było dosyć konkretne i zrobimy sobie to w 7 punktach. Skoro mamy serię 7, to będzie 7 punktów. Też najpierw będą 3 punkty o tym, dlaczego tak się dzieje, w sensie skąd się ten grzech wziął, jaka to jest zasadzka od złego pochodząca, 3 jakby główne taktyki złego, a potem będzie 4 moich, znaczy potem będą 4 moje dziwne rady na to, co z tym zrobić. Moi drodzy, tak jak Wam już mówiłem 2 razy w tej serii, jestem przekonany, że wszystkie grzechy główne, cała ta 7, to są zwodzenia, w takim sensie oszustwa. To jest coś, czym zły próbuje nas oszukać, żeby nas zwieść, po prostu. I warto zawsze szukać, na czym to oszustwo polega. I jeżeli chodzi o lenistwo, to jest jeden z takich najbardziej oczywistych, że tak powiem, jedna z najbardziej oczywistych taktyk oszukańczych, taktyk zwodzących. Moi drodzy, jeżeli potraktujemy walkę złego z nami jako po prostu walkę, w sensie weźmiemy sobie obraz bitwy, to strategia wodza wojska przeciwnego, w sensie szatana, stosuje lenistwo, że tak powiem, w 3 celach. Są 3 cele, dla których zły się posługuje akurat tą taktyką wojenną. I kochani, to jest strasznie ważne zobaczyć, dlaczego ten grzech jest nam wtłaczany, w sensie dlaczego ten grzech jest nam nieustannie proponowany. Aha, przepraszam, zapomniałem jeszcze jedno. Będę dzisiaj mówił absolutnie tylko i wyłącznie o pewnej duchowej warstwie lenistwa. Więc ja wiem, że jest bardzo ważna taka psychologiczna, a czasem można by nawet powiedzieć psychiatryczna warstwa lenistwa. Dlatego, że lenistwo bardzo często jest po prostu oznaką albo początkiem depresji, czasem nawet chronicznej depresji. I ja w to nie będę wchodził. Nie dlatego, żeby to było nieważne, tylko na tym się po prostu za bardzo nie znam. I kochani, nie chcę, żebyście tego wszystkiego, co ja tu będę mówił, po prostu taką prostą kalką przekładali sobie też na pewne mechanizmy psychologiczne, psychiczne, psychiatryczne. Dlatego, że można pobłądzić i powiecie, no dobrze, ojcze, ale ludziom, którzy cierpią na depresję, można mówić to, co ojciec mówi, a to i tak im nic nie da. No zgadza się, bo oni potrzebują pewnego rodzaju leczenia albo terapii, a czasem rzadko, ale czasem leków po prostu, żeby jakkolwiek się odbić. Więc proszę to mieć na uwadze. Ja tu gadam tylko o rzeczywistości duchowej, o pewnej rzeczywistości serca i o lenistwie jako o pewnego rodzaju, no, takiej walce duchowej. Jakby to jest dosyć ważne. Ale idźmy do rzeczy. Jakie są te 3 główne cele, jakby 3 takie punkty, które chce zdobyć zły, stosując taktykę lenistwa? Otóż, moi drodzy, co w nas ma zrobić lenistwo? Ono nigdy nie jest grzechem takim samym w sobie, w sensie nie jest nam proponowane jako grzech po to, żeby go popełnić, tylko on przygotowuje grunt do czegoś innego. I są właśnie 3 cele, dla których on przygotowuje grunt. Jaki jest pierwszy? Otóż po pierwsze, moi drodzy, lenistwo jest bazą wypadową dla całej masy innych grzechów. Otóż zły wie, że jest cała masa grzechów, które mogą nas zniszczyć, rozłożyć i rozwalić, a które jest nam znacznie łatwiej, że tak powiem, zaproponować i wtłoczyć wtedy, kiedy najpierw przygotuje się grunt poprzez lenistwo. Otóż, moi drodzy, na przykład takie grzechy, również z tych takich wielkich grzechów 7, nie, jak na przykład nieczystość albo obżarstwo, takie grzechy wchodzą przez lenistwo. Moi drodzy, człowiek, kiedy się leni, to musi zaspokoić jakąś pustkę, w której się znajduje. Lenistwo polega na tym, jako grzech, że się niczym nie zajmujemy. To nie jest odpoczynek. Odpoczynek nie jest lenistwem. Odpoczynek po zrobieniu czegoś sensownego, czegoś dobrego, danie sobie chwili wytchnienia, przyjemności, relaksu, nie jest grzechem. Natomiast lenistwo, które jest po prostu bezczynnością, które nie jest odpoczywaniem po czymś, tylko które jest zwyczajnym marnowaniem czasu, zwyczajnym nierobieniem tego, co powinniśmy robić, czyli tym, czym jest de facto grzech lenistwa,
ona jest niczym innym jak stwarzaniem pustki, jak stwarzaniem pewnego rodzaju wolnej przestrzeni, która się będzie domagać wypełnienia. To jest, mówiąc krótko, takie kopanie dziury w nas, bo zły wie, że nie jesteśmy w stanie żyć z dziurą niewypełnioną. I kochani, bardzo często ludzie uzależnieni od wielu rzeczy, przez wszystkie nałogi, one jako swój taki jeden z elementów, nie mówię, że jedyny, ale jeden z najważniejszych elementów mają właśnie lenistwo. To tam wchodzą grzechy. I moi drodzy, kiedy będziemy patrzeć po prostu na lenistwo, w sensie muszę nie być leniwy, to jest bardzo ograniczone i bardzo małe patrzenie, które nie pokazuje de facto, o co chodzi w całej tej rzeczywistości. Dlatego, że znacznie lepiej przyjrzeć się innym grzechom, które mam i zadać sobie pytanie, czy one przypadkiem nie wchodzą do mojego życia, no właśnie przez lenistwo. I my de facto wtedy nie walczymy z lenistwem, tylko powinniśmy walczyć z tamtymi grzechami poprzez walczenie z lenistwem. Nie wiem, czy rozumiecie. Ale to jest, moi drodzy, jakby pierwsza taka taktyka, pierwszy cel tego, dlaczego zły nam proponuje lenistwo. Druga rzecz. Ona już jest trochę bardziej subtelna, bo już nie dotyczy bezpośrednio zła, które zrobimy, tylko dotyczy dobra, którego nie zrobimy. Znowu, moi drodzy, zły wie, że jesteśmy przez Pana Boga wymyśleni i zaproszeni do robienia rzeczy niezwykłych. Pan Bóg nas, jak powiem, stworzył, żebyśmy się rozwijali, żeby się w nas pojawiało mnóstwo fantastycznych nowych cech, zdolności, żebyśmy wzrastali na bardzo wielu poziomach rzeczywistości. Zły po prostu wie, że lenistwo jest jakby doskonałym sposobem na to, żeby nas powstrzymać przed robieniem rzeczy niezwykłych. Czyli znowu, moi kochani, kiedy walczymy po prostu z lenistwem, to jest walczenie nie z tym, z tym trzeba walczyć. Dlatego, że o kurde, ty jaki to jest żółw? Ty, to jest po prostu niesamowite w ogóle, co tutaj żyje. Moi drodzy, przepraszam, wracamy. Mówiąc krótko, kiedy walczymy z lenistwem, to walczymy nie z tym, po prostu z tym, z czym trzeba. Dlatego, że lenistwo nie jest celem. Celem jest to, żebyśmy się nie rozwinęli. Więc bardzo warto zauważyć, czego nam się nie chce robić. W sensie, co jest tym, co nie zostaje spełnione, zrobione, zrealizowane w wyniku lenistwa, którego się dopuszczamy. Dlatego, że złemu chodzi właśnie o te rzeczy, które chcemy osiągnąć, albo które Pan Bóg chce nam dać, żebyśmy osiągnęli i próbuje zrobić wszystko, żebyśmy tego nie osiągnęli. To jest też w ogóle bardzo ciekawe na przykład, jeżeli zastanawiasz się, co robić, w sensie od czego jesteś, do czego jesteś powołany, jakie są Twoje różne zadania, to znowu poprzyglądaj się temu, czego Ci się nie chce robić, bo skoro tam uderza zły, to bardzo możliwe, że właśnie wie, że to jest coś niezwykłego w Tobie i będzie chciał zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby to się w Tobie rozwinęło. Czyli mówiąc krótko, druga taktyka, albo raczej drugi cel taktyki złego w postaci lenistwa polega na tym, żeby nas nie dopuścić do właściwego, porządnego, takiego, jakiego oczekuje od nas Pan Bóg. O kurde, teraz jakiś pies przyszedł i pies z tymi żółwiami tam się, ale się cieszy. Konie, mam nadzieję, że mi wybaczycie to rozproszenie dzisiejsze, ale to się po prostu tyle dzieje dookoła, że to jest po prostu coś niesamowitego. Ten pies jest jakiś niezwykły. Dobra, moi drodzy, to jest druga taktyka. No nie skaż na tego żółwia. To jest druga taktyka, moi drodzy, którą się posługuje zły. Dobrze, moi drodzy, bo się ściemnia, muszę się spieszyć. Trzecia taktyka, w sensie trzeci cel tej taktyki złego, dla której on uderza w nas lenistwem. I to jest najważniejsze. Otóż, moi drodzy, lenistwo jako swój w ogóle najważniejszy cel działania w nas ma nas po prostu uniezdolnić do miłości. Moi drodzy, na czym polega de facto miłość, w sensie miłość, jej rozwój, to, żeby ona się stawała doskonała, to, żeby dawała szczęście, to, żeby się w ogóle wydarzała. Otóż wbrew takim romantycznym pojęciom i takim różnym, no właśnie, nie wiem, filmowo, miłosno przekonaniom, miłość przede wszystkim polega na ciężkiej robocie. Kochanie kogoś to jest po prostu codzienna praca, codzienne zmuszanie się do tego, żeby coś dla kogoś robić, żeby z czegoś rezygnować, żeby wykonywać codzienne, zwykłe czynności. Na tym polega miłość. Miłość matki względem dziecka nie polega po prostu na jakimś wielkim uczuciu względem jej niemowlęcia, tylko na tym, że ona nie śpi, karmi, pracuje i tak dalej. Miłość ojca do swojej żony, do swoich dzieci tak samo polega na pracy, na nieustannym, konsekwentnym, codziennym zmaganiu się, zmienianiu się i tak dalej, i tak dalej. I teraz, zły wie, że jeżeli nas nauczy lenistwa, w sensie jeżeli całe nasze jestestwo rozłoży w lenistwie, to my po prostu się nigdy nie nauczymy kochać. I kochani, to jest w ogóle główny cel lenistwa.
Kiedy walczysz z lenistwem, to nie walczysz z lenistwem, tylko walczysz o miłość, walczysz o umiejętność kochania. I nawet wtedy, moi drodzy, kiedy masz do wykonania, nie wiem, pracę domową, której nie chce ci się zrobić, w sensie zadalić, nie wiem, z matematyki, coś tam i nie chce ci się tego robić, albo masz umyć gary, to pomyśl sobie o czymś takim, że myjąc te gary, de facto właśnie uczysz się kochać. Dlatego, że jeżeli wyeliminujesz z siebie taką tendencję do lenistwa, to to się rozejdzie na jakby całe twoje funkcjonowanie i nauczysz się jakby nie zgadzać się na lenistwo, które również się przełoży na nielenistwo w miłości. I to są, moi drodzy, trzy główne cele lenistwa, jakby dla którego ten grzech się w nas pojawia, którym nas zły oszukuje. On oczywiście próbuje nam mówić, że chodzi tylko o lenistwo i nawet mówi, walczcie po prostu z lenistwem. Tylko, że to nie chodzi o lenistwo. Tu chodzi o to, żeby otworzyć ścieżkę do innych grzechów, chodzi o to, żeby nam nie pozwolić się rozwinąć i chodzi o to, żeby uniemożliwić nam, uniezdolnić nas do kochania. To są, kochani, trzy główne jakby cele działania tego grzechu. Teraz chciałem wam powiedzieć o czterech, tak tylko pomyślałem o tych czterech, no bo ma być siedem, to było trzy, wymyśliłem, że będzie dobrze, będzie cztery. Czterech moich własnych sposobach na to, co ja robię z własnym lenistwem. Dlatego, że ja jestem mistrzem świata, jeśli chodzi o lenistwo. Opowiem wam tylko o czterech, nie wiem, czy najważniejszych, niektóre pewnie dosyć pierdołowate w takim moim życiu, ale one mnie osobiście bardzo pomagają. Pierwsza rzecz, i to jest chyba najważniejsza rzecz, otóż moi drodzy, mój pierwszy sposób walki o jakiś piesio idzie. Cześć, piesio. Co ty będziesz tu robił? Misiu. Możecie zastanowić się, domyśleć, co pies zrobił obok mnie, skoro właśnie wycierał trawę. Tak mnie właśnie psy traktują. No dobrze, mój drodzy, przepraszam, ten odcinek jakiś taki cały pełen jest różnych przerywników i takich innych, no ale co zrobić, no. Jest jak jest. Moi drodzy, Pierwszy sposób, w jaki ja walczę z lenistwem. Pierwsza zasada, nazywam sobie ją zasadą jednej minuty, albo sobie ją nazywam zasadą pierwszego kroku, czyli, moi drodzy, nigdy we mnie nie działało i raczej we mnie nigdy nie zadziała, kiedy mam coś zrobić, stawianie sobie wielkich wyzwań, w takim sensie to, co większość z nas robi, czyli na przykład mówimy, muszę powalczyć ze swoim lenistwem i sobie przygotowujemy wielki program działania z lenistwem, czyli za co się wreszcie weźmiemy, co w końcu zrobimy, gdzie się nie będziemy lenić i tak dalej. Nie. Ja, kochani, zawsze staram się wykonywać tylko i wyłącznie pierwszy krok. Przez przykłady wam podam. Kiedy mam na przykład napisać jakiś tekst, nie wiem, piszę książkę i muszę napisać, tam zostało mi powiedzmy trzy rozdziały i mnie po prostu ogarnia totalne, całkowite, po prostu obezwładniające lenistwo, to nie próbuję sobie mówić, że muszę to wszystko zrobić, nie. Tylko umawiam się sam ze sobą, że napiszę jedną stronę, a czasem nawet pół strony. I stawiam sobie tylko taki cel. I bardzo często udaje mi się rzeczywiście zrealizować tylko ten jeden cel, w sensie na przykład napisać pół strony, ale zazwyczaj jest tak, że jak już siądę i jak zacznę coś robić, to mnie to wciąga. I moi drodzy, tak mam z bardzo wieloma rzeczami. W sensie, na przykład jak mam coś tam pomontować, to zawsze sobie mówię, dobra, to zmontuję tylko czołówkę. I oczywiście nie chce mi się strasznie i nie chce mi się w ogóle do tego usiąść, bo chciałbym porobić coś innego, albo, no nie wiem, po prostu mi się nie chce. Ale zawsze jest tak, że kiedy zmontuję tego czołówkę, to mnie wkręci to, co robię i zazwyczaj po prostu jadę dalej. I moi drodzy, ja zawsze stosuję po prostu zasadę pierwszego kroku albo pierwszej minuty, czyli zrób tylko jedną rzecz, tylko tyle. I nawet jeżeli to się skończy tym, że rzeczywiście, że zrobię tylko czołówkę i zostawię i nie zrobię nic więcej, okej, to wykonałem chociaż tyle. Ale mam takie przekonanie, że nieustanne zmaganie się z tą jedną minutą po prostu coraz bardziej nas przyzwyczaja do robienia czegoś i się zaczynamy w to po prostu wkręcać. Druga rzecz. Otóż, moi drodzy, drugim moim sposobem jest tak zwane nagradzanie siebie. Znaczy, bardzo często sobie robię tak, że jak muszę wykonać jakąś większą pracę, na przykład taką, że nie mogę wykonać tylko pierwszej minuty, nie? Tylko po prostu muszę zrobić dużą robotę i no nie jestem w stanie po prostu się zebrać, jak myślę o całości tego, co mam zrobić, to mnie po prostu rozwala. To co robię? Dzielę sobie to na etapy, na małe kroki. Wiem, że muszę wykonać ich dużo, nie mogę wykonać tylko pierwszego. Ale jakby z góry sobie zakładam, co będzie moją nagrodą po wykonaniu pierwszego. Na przykład, jak wiem, że muszę na jutro napisać 30 stron i po prostu muszę je napisać, bo mam termin wydawniczy albo coś tam, nie? To wtedy robię tak, że mówię sobie tak, dobra, 5 stron, a potem odcinek Friendsów. Potem kolejne 5 stron,
i znowu odcinek Friendsów. A potem kolejne 5 stron i znowu odcinek Friendsów. I kochani, to mnie, nie wiem, może to jest głupie, może to świadczy jakiejś mojej po prostu w ogóle żenadzie, ale mnie to motywuje w takim sensie, że to sobie zrobię, to potem sobie jakoś to odbiję i sobie wynagrodzę. Jeżeli może mam do zrobienia dużą rzecz naraz, taką, która mnie właśnie cała obezwładnia, bo jest za duża, kiedy sobie myślę o jej wykonaniu, to po prostu dzielę ją na etapy i się nagradzam po każdym etapie. I to mi bardzo pomaga w tym, żeby jednak ruszyć do robienia czegoś. Trzecia rzecz. Ona jest w ogóle chyba najbardziej śmieszna, ale nieważne. Kochani, nazywam sobie ją, tą trzecią rzecz, tak zwane rytuały. Czyli trzeba, żeby każdy poszukał swoich własnych rytuałów pobudzających, rytuałów, które sprawiają, że jakby coś ci się zaczyna chcieć robić. Podam wam to przez nowo mój głupi przykład. Ja mam tak, że jak pojawiam się w nowym mieście albo w nowym państwie, na przykład teraz jak jestem w podróży dookoła świata i tam co kilka dni, tygodni jestem w nowym państwie, to żeby dobrze zacząć, wiadomo, że się modlę i tak dalej, to wszystko, ja myślę, że nie muszę wam tego mówić w ogóle, że we wszystkim, jak cokolwiek chcę robić, to się po prostu modlę, tylko podaję wam też inne praktyczne sposoby. To oprócz tego, że Pana Boga do tego zapraszam i mówię mu, proszę Cię, pomóż mi, to właśnie, kiedy na przykład ląduję na lotnisku i kiedy wysiadam z samolotu, mam zawsze jeden kawałek, to jest akurat to od dłuższego czasu, bo to mi się zmienia oczywiście w trakcie, od dłuższego czasu, już od chyba, nie wiem, półtorej roku, tym kawałkiem jest taki kawałek takiego śmiesznego zespołu, raczej nie zespołu, tylko w sumie jednego gościa. Nazywa się Zeus, tak, wiem, pogaństwo. Kawałek pod tytułem Siewca. I zawsze, że kiedy wysiadam z samolotu, wychodzę do nowego miasta, do nowego państwa, do nowych rekolekcji, do nowego dzieła i tak dalej, z tym kawałkiem w uszach. To mi się zawsze będzie kojarzyło z takim momentem, pamiętam, jak wysiadłem kiedyś na lotnisku w Chicago, przyleciałem akurat z takich totalnie ciepłych krajów, tam było ze 30, to było teraz jakoś tam w zimę, z totalnie ciepłych krajów, w Chicago było tam minus 180 miliardów stopni. I kiedy pamiętam, wysiadłem na lotnisku, wyszedłem przed terminal i poczułem, byłem tylko w bluzie, bo nawet nie miałem nic więcej, nie wyciągnąłem jeszcze kurtki z plecaka, poczułem po prostu ten mróz po tamtych 30 stopniach, to myślałem po prostu, że się zabiję, po prostu nic mi się nie chciało, a wiedziałem, że muszę jeszcze tego samego dnia nakręcić vloga dla Was. Mówię, jak przy tak w takim mrozie, co zrobiłem? Stanąłem tam na tym terminalu, w sensie przed tym na chodniku, bo czekałem na przyjaciół moich, którzy mieli mnie odebrać z lotniska. Włożyłem w uszy ten kawałek Siewca. Posłuchajcie sobie go, on będzie na końcu odcinka. I po prostu stałem tam, gibiąc się ku uciesze w ogóle wszystkich ludzi i od razu we mnie wtedy się budzi entuzjazm. W takim sensie trzeba mieć własne rytuały, trzeba mieć własne sposoby, które Cię pobudzają. Ja mam takich rytuałów bardzo dużo. Akurat mówię wam o Siewcy, bo akurat ten kawałek mnie strasznie pobudza. I właśnie, na początku tego odcinka, ja to robię prawie przed każdym odcinkiem, który mam nagrać, taki, który ma być jakoś tam chociaż trochę energetyczny, to sobie słucham zawsze Siewcy, żeby się lekko pobudzić i poruszyć. Kochani, trzeba znaleźć sobie takie swoje własne sposoby, które nas wyrywają z pewnego marazmu. Takie sposoby, które nas po prostu poruszają do czegoś. Czwarta rzecz. Moi drodzy, nazywam sobie to nadzór albo zobowiązanie. W takim sensie mnie bardzo pomaga, kiedy to, co muszę zrobić, to, co mam wykonać, jest pewnym zobowiązaniem na zewnątrz, czyli względem kogoś. Myślę, że doskonale wiecie, że zobowiązywanie się względem samych siebie albo względem Pana Boga, w takim sensie bez żadnych konsekwencji, że ktoś to rozliczy, jest drogą donikąd. Przynajmniej dla mnie. Ja bardzo rzadko potrafię sam z siebie, nie wiem, bo ja sobie coś obiecam, to ja sobie to zrobię. Nie, dlatego, że jestem mistrzem samousprawiedliwienia. I ja sobie potrafię sam podać bardzo sensowne, a nawet jeżeli niesensowne, to i tak dla mnie korzystne, jak wytłumaczenie, dlaczego czegoś nie robię. Kochani, podam wam przez przykład. Na przykład dla mnie to, że wprowadzam różne serie na YouTube'a i to, że w ogóle nagrywam na YouTube'a, jest jedną z form walczenia z moim własnym lenistwem. Może kiedyś takie pytanie sobie zadaliście, po co Szustak nagrywa na tego YouTube'a i czemu to robi. I oczywiście jest tam dużo takich górnolotnych i bardzo takich, że tak powiem, ważnych argumentów, tak? Ewangelizacja, głoszenie dobrej nowiny i tak dalej. Szczerze wam się przyznam, przepraszam, jeżeli to zabrzmi głupio, ale jednym z głównych powodów, dla których to robię, jest walka z lenistwem. W takim sensie zobowiązałem się przed wami, wy tego oczekujecie, więc mam pewne zobowiązanie, że będę to robił. I to mnie zmusza do nieleżenia, do aktywności, do twórczości, do rozwijania siebie, do szukania nowych tematów, nowych rzeczy, które wam muszę wytłumaczyć, do czytania o nich wcześniej i tak dalej. No tylko dla mnie ten YouTube jest jednym ze sposobów tego, że przez zewnętrzne zobowiązanie zmusiłem się do jakiejś pracy.
I kochani, to jest strasznie ważne. Kogoś prosić na przykład o to, żeby ktoś cię rozliczał. Dać jakieś zobowiązanie komuś, to na to oczekuje. Jasne, no wtedy można to zawalić też i rozczarować kogoś i, no i, że tak powiem, jeszcze bardziej wtopić, bo nie tylko siebie rozczarowałeś, ale też ludzi wokół siebie. No to jest pewna cena, którą trzeba zapłacić. Ale mnie takie zobowiązanie zewnętrzne bardzo pomaga. W takim sensie, że daje jeszcze komuś prawo do tego, żeby mnie w tym ścigał. I to są tylko takie cztery rzeczy, nie mówię, że wszystkie, które mam, ale cztery jakoś takie, które mi przychodzą teraz do głowy, jak się o tym myślę, które mnie pomagają w lenistwie. Kochani, dlaczego warto z tym walczyć? Naprawdę już kończę, bo wiem, że jest długo. Z tych pierwszych trzech powodów. Dlatego, że inaczej dajecie złemu po prostu przystęp do tego, żeby was rozwalał, żeby nas rozwalał, dajemy mu przystęp. Po drugie, dajemy złemu możliwość, żeby nas skarłowacał, czyli żebyśmy się nie rozwijali i żebyśmy się nie stali tym, kim Pan Bóg chce, żebyśmy byli. A co najważniejsze, On zabija w nas miłość w ten sposób. On robi w nas najgorszą rzecz, jaką można zrobić, czyli uniezdalnia nas do miłości, która jest niczym innym jak pracowitością. Nie ma miłości bez pracowitości, takie hasło rymowane wyszło. Nie ma czegoś takiego. Więc moi drodzy, nie dajcie się wkręcać w to lenistwo, bo tracicie post na tych trzech frontach. Otwieracie drogę grzechowi, karłowaciejecie, no i przestajecie być zdolni do miłości. Po co? Po kiego grzyba? No to chyba tyle na dzisiaj. O matko i córko! Jak zawsze wiem, to już jest taki rytuał moich zdrętwiałych nóg. Dobrze, moi drodzy, zaczęliśmy przy bardzo ładnym słońcu, teraz już się trochę ściemniło, ale myślę, że nie będzie tak źle. Przepraszam Was dzisiaj za te wszystkie rozproszenia w trakcie tego odcinka, no ale tyle to się dzisiaj działo w parku, że, no, że nie sposób było tego nie zauważyć. To tyle. Posłuchajcie sobie jeszcze Siewcy, ja też sobie go zaraz włączę, żeby się jeszcze pobudzić dzisiaj do robienia różnych rzeczy. Już tego tu uruchamiam. No i pamiętajcie, no, nie dajcie się wkręcać złemu, nie? Bo po co? Widzimy się, kochani, w następną niedzielę w kolejnym odcinku 7. Ja sobie teraz puszczę, co sobie puszczę. Wy się miejcie najlepiej. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze czekaj. Błogosławię, ściskam i do zobaczenia. Pa!